Cześć. Lato kontratakuje, słuchajcie, nie idzie wytrzymać w tym niby koniec lata, a kurczę, ukrop jak był, tak jest. Pewnie no zaraz nam się telefon przegrzeje, więc jedziemy szybko z tym, co było. Tym bardziej, że dużo było. No właśnie, bo nas trochę nie było. Że masz coś z zeszłego tygodnia, to może zacznijmy. Wiesz co, mam na przykład coś takiego jak Motorola One Action. Jola była na premierze, obejrzała ten telefonik. To, co jest w nim najciekawsze, to to, że nagrywa poziomo, kiedy go trzymamy pionowo, wideo. Także to jest fajne, jest specjalny, osobny aparat dedykowany tylko do tego filmowania. Jak nagrywa i tak dalej, macie w podlinkowanym newsie, bo Jola ponagrywała próbne filmiki. A jakaś społecznościówka tylko pionowe filmy chyba wyłapuje, nie? No tak, ale oni to zrobili, no bo niby w sumie, wiesz, wygodniej trzymać telefon w pionie jednak, jak nagrywasz, łatwiej go chwycić, szczególnie, że no One Action, czyli się nazywa, no akcja musi być, w akcji łatwiej trzymać telefon pionowo, w uchwycie samochodowym czy tam rowerowym, no też raczej pionowo trzymamy, więc ma to sens. To jest dosyć zaskakujące, powiem szczerze, opcja. Nie spotkałem się z tym do tej pory w żadnym smartfonie. No i dlatego to zrobicie. Ale to, no cóż. No to jest dosyć fajne. No i choćby z tego nie względu mam zdania, warto ale... wyróżnić. No jeszcze tak dla porządku powiem, telefon 1099 zł, kosztuje 6,3 cala, ekran z dziureczką, Exynos 9609, pamięć 428, bateria 3500. No i w zasadzie tyle. Następna z takich zaległości to jest Vivo IQ Pro 5G. 6,41 cala, AMOLEDowy ekran, Snapdragon 855+, to warto odnotować. Pamięci 8,12 RAM-u, a wewnętrznej 128 albo 256. Bateria 4500, czyli przyzwoita, z ładowaniem 44 W, czyli jeszcze fajniej. Aparaty z tyłu 48, 13 i 2 do rozmywania, z przodu 12. Ceny po przeliczeniu z juanów 1770 do 2279. Tak to wygląda. No, dosyć fajnie z wyglądu. Jeśli ma Snapdragon 855+, to już jest grubo. No i 5G, tak? Chociaż wersja LTE też tego telefonu występuje. To gdybyście kupowali, by Was interesowało 5G, to zwróćcie uwagę, sprowadzając, co sprowadzacie, bo są dwa warianty tego modelu, tak? W tym tygodniu tylko jeden smartfon miał 855+, powiem szczerze, i to taki niespodziewany, i to taki, którego raczej nie zobaczymy. Natomiast zacznijmy może od takich, które nie są wcale flagowcami, ale rzeczywiście tych smartfonów się w tym tygodniu sporo wysypało, bo to wszystko, co z zeszłego tygodnia. Wiesz co, no tak, tu jeszcze jest Oppo A1K, taki raczej bym powiedział dosyć budżetowy telefonik, ale to... OP22 oparty rzeczywiście. Tak, to dla porządku wspominamy, że były specyfikacje, oczywiście znajdziecie w opisie, więc to jest najważniejsze. Tak sugeruję, żeby po prostu zaglądać do opisu filmu. Mnie się w tym tygodniu jako pierwsza rzuciła w Huawei Nova 5T, która tak naprawdę nie jest czymś jakimś nowatorskim i bardzo ciekawym, dlatego że to jest troszeczkę zmieniony Honor 20. Premiery były tylko, Adam znalazł akurat w Malezji, ja znalazłem pełne dane w Singapurze. Także daleki wschód, bardzo daleki wschód. Nie wiadomo, czy u nas będzie. Zmiany względem Honora 20 są stosunkowo nieduże. Ma na przykład 8 GB RAM-u zamiast 6 w Honorze. Jest oczywiście MIUI 9.1 zamiast Magic UI w Honorze i zamiast, jeden aparat. Zamiast 8 megapikseli, które są w Honorze, tutaj są 2 megapiksele w jednym z aparatów uzupełniających. A tak poza tym właściwie specyfikacja jest bardzo podobna. To jest IPS-owy wyświetlacz 6.26, Full HD, dziurka w ekranie oczywiście, Kirin 980, pamięć wspomniałem 8 GB RAM-u, 128 flesza, bateryjka niecałe 4000 mAh, 4 aparaty z tyłu, rano jakim buławem mi zaczyna boleć, coś będzie padało chyba. 48, 16, 2 plus 2, 2 dwumegapikselowe, co jest nonsensem, jeden do makro, drugi do pomiaru głębi ostrości. Nie wiem, czy nonsens. I błyszczący motyw maśliczny, do tej pory jeszcze czegoś takiego nie było, marka Nova się aż tak bardzo nie epatowała sobą, natomiast w tej chwili ten tył jest błyszczący, cały w napisy Nova, jest taki ładny, fioletowy, ale cały jakby upstrzony nazwą marki. No mówisz, że ta dwójka nonsens. A miałeś do czynienia z tym dwumegowym do makro?
w którymś modelu chyba miałeś. Cały problem, tak, no miałem na przykład w Honorze. Cały problem polega z tymi aparatami na tym, że trzeba wycelować bardzo mocno z odległością. I tutaj się nie da tego przeskoczyć. 2 mm w tą już jest nieostro, 2 mm w drugą już jest nieostro. Także te aparaty 2-megapikselowe do makro niekoniecznie. Ale to ogniskowa niestety tutaj morduje po prostu cały układ. Czyli niekoniecznie. Niekoniecznie. Jeżeli jest fajny, porządny do makro aparat, troszeczkę większy, troszeczkę ogniskowej, która daje większe pole manewru, no to wtedy można. Natomiast tutaj, nie wiem, te 4 cm na przykład i celuj teraz, bracie, w 4 cm, jak ci mróweczka chodzi na około kwiatka. Na pewno i mróweczka. Albo pszczółka tam lata. Mróweczka nadyra, pszczółka tym bardziej. No, dlatego to nie jest według mnie dobry pomysł. Są te dublety 2-megapikselowe i one mi się nie podobają. Coraz więcej tego się robi. Ja rozumiem, że może do pomiaru głębi jakąś rolę to tak, spełnia. No to wystarczy po prostu. Natomiast tutaj do makro jednak... Kurczę, jednak nie. I oni tych 2-megowych matryc natłukli na magazynie, że teraz wszędzie pakują, nie? Realme XT nie ma co prawda jeszcze premiery, są wiarygodne przecieki, bo inaczej bym nie dokładał karty, moi drodzy. Natomiast przecieki mówią o Super AMOLEDzie 6.4 Full HD+, z kropelkowym noczem, Snapdragonem 712, 128 GB flesza, 8 GB RAMu, 4000 mAh bateryjka, szybkie ładowanie to WUG 3.0, 64 megapiksele z tyłu i to jest pewna nowość. Byłaby fajna premiera, gdyby nie to, że ktoś inny ich wyprzedził. Natomiast poza tym 64 jeszcze 8 i znowu 2 plus 2. Kolory perłowy i niebieski. Tyle wiemy, rendery już są, dane właściwie już są, dlatego smartfon znalazł się w katalogu. Dane są jeszcze niepełne na dzisiaj. Natomiast może przejdziemy do tego, co rzeczywiście jako pierwszy smartfon się pojawiło z 64 megapikselami. No dobra, bo zacząłeś mówić o Honorze i tam jeszcze jeden Honor był, ale to wrócimy do niego za moment. Opowiadaj o tym. O dzisiejszym mówisz, tak, 20S, ale to za moment może. To za moment, opowiadaj o tych... Redmi Note 8 właśnie. Pro i Redmi Note 8 miały premierę właściwie wczoraj, czy przedwczoraj, już nie pamiętam w tej chwili. Wczoraj. I zaczniemy od Pro, dlatego że to jest pierwszy smartfon na rynku w tej chwili z porządną matrycą 64 megapiksele. Producent wykorzystał tutaj matrycę Samsunga GW1, która ma 64 piksele. Robi to samo oprogramowanie co we wszystkich innych 48 megapikselowych na przykład, czyli łączy po 4 piksele, wychodzi 16 megapikseli jako zdjęcie domyślne. Niemniej jest to pierwsze. Matryca tam jest też stosunkowo duża, porównywalna właściwie z tym, co jest na przykład w Huawei'ach w tej chwili, w flagowych. Wyświetlacz to jest 6,53 cala, Full HD+, też z kropelkowym noczem, trochę szkoda, powiem szczerze. Corning Gorilla Glass zainstalowali, jest nowy procesor Mediateka Helio G90T, nie jest to tytan jakby wydajności, natomiast jest to procesor, który da radę w tym układzie. 64 128 GB flesza, 6,8 RAMu, 4500 bateryjka, czyli całkiem milutka. I do tego Quick Charge 4. Aparaty z tyłu mówiłem 64822. Ta ósemka to jest szeroki, dwójka do makro i do głębi również. Z przodu 20 megapikseli. Czytnik z tyłu zrobili. Nie ma czytnika w ekranie w tym modelu, tylko jest czytnik bloku aparatów fotograficznych. Jest na środku z tyłu blok aparatów fotograficznych, czytnik na samym. We wspólnej ramce po prostu. No tak to wygląda, w aparat na środku. W ocenach możemy powiedzieć tyle, że wersja 6,64 giga kosztuje 775 zł w przeliczeniu bezpośrednim z yuanów. Z 6,128 kosztuje 890, 828 1000 zł, czyli smartfon wart grzechu, gdybyśmy mogli zapłacić za niego właśnie takie ceny. No nie, no będzie drożej i nie ma na to tamto. Na pewno drożej, to nie ma... Sorry, winę tu. Natomiast pewnie go u nas nie będzie, bo ósemka, jest standardowy, nie? Ósemka ma mniejszy wyświetlacz, bo ma wyświetlacz 6.3. Też ma kropelkę, też Full HD, też Corning Gorilla Glass, tylko że oparli ją na Snapdragonie 655. Układ wydajnościowo właściwie porównywalny z tym, który jest w Pro. Może troszeczkę mniej będzie w benchmarkach, ale
to też jest fajny całkiem układ. Troszkę odgrzewany kotlet, ale jest ok. 64-128 flesza i tutaj jest różnica w ramie 4,6 giga. 4000 mAh w porównaniu do 4500 Pro. Quick Charge 4 jest również i tutaj nie ma 64 megapikselowego aparatu, jest 48 megapikseli i to jest aparat Sony. Towarzyszy mu 8 i też 2 plus 2. Z przodu zamiast 20 jest 13 megapikseli. Czytnik jest w ekranie, aparaty są tym razem na tylnej ściance w rogu umieszczone i mamy cenę za różne wersje cenowe i to jest tak, 4,64 giga w pamięci 555 zł, 6,64 665 zł, 628 775 zł. Także też jest to konfiguracja naprawdę całkiem fajna, 48 megapikseli, gdyby w tej chwili można było kupić nawet tą najtańszą 4,64 za 555 zł, jeżeli robi jakie takie zdjęcia, porany, zabijaliby się ludzie prawdopodobnie. No nie będzie tak dobrze, niestety, przykro mi bardzo. Adaś chciał o Honorze, bo dzisiaj wyskoczył tak, Honor w sumie 20. Tak, śmieszne było, bo ja trafiłem na zdjęcia, Jacek na specyfikacje, jakoś mniej więcej nawet w tym samym momencie. W każdym razie w chińskich sklepach się pojawił już, co prawda karty to jeszcze są takie wypraski, tam nie ma cen podanych chociażby, będzie premiera 4 września. Rzecz się nazywa Honor 20S. Ma ekran 6,26 cala Full HD+, o ile dobrze pamiętam, Kirina 810 i... Z tym Kirinem właśnie wejdę ci w słowo, jeżeli chodzi o tego Kirina, na wszystkich materiałach reklamowych producenta oczywiście, jest Kirin 810 i on jest najbardziej prawdopodobnym wyborem takiego urządzenia. Natomiast o dziwo Chińczycy, certyfikująca organizacja Urząd Telekomunikacyjny Chiński TENA, pisze o procesorze z zegarem 2,60 GHz. 810 nie ma 2,6 GHz, nawet jeżeli nawet ją podkręcić porządnie, nie? W związku z tym to sugeruje Kirina 980. Natomiast w sklepach, nie? W tej chwili na infografikach w sklepach jest Kirin 810, to będzie 810. No tak, z pamięciami jest podobnie, TENA podaje więcej wariantów pamięciowych. Tymczasem sklepy zgodnie twierdzą, że będzie 6,8 RAM-u i 128 giga pamięci wewnętrznej bez względu na wszystko. TENA podaje jeszcze 12 giga RAM-u i 256 flesza, ale w planach jakiś... to może być inny model zupełnie. Ciężko wyczuć, no albo po prostu na wszelki wypadek certyfikowali, może jakaś będzie special edition albo coś takiego, no diabli wiedzą. Co tam jeszcze o nim wiemy, próbuję zerknąć na kartkę. Akumulator 3750. Ale 3750 podaje właśnie, też TENA, no. W związku z tym on będzie... No, tak, 3750. No tak, to może wyjść koło 4 w sumie, bo oni tą minimalną podają, nie? Podejrzewam, że nie aż tyle, ale może być o 100... Tak, może być na przykład 4800. Wyżej, tak. 3800 znaczy, może być minimalnie większa, bo wiadomo, tutaj podana jest minimalna. Ja się skupiam na drodze troszeczkę. Jeżeli coś szumi, to szumi klimatyzacja. Przepraszam, ale byśmy nie wyrobili. Ma ładowanie 20-watowe. To mogę powiedzieć, bo tutaj czytam od Adasia. Aparaty z tyłu 48, 8 plus 5, czyli 3. 8 szeroki, to dopowiem. I 32 z przodu, jeżeli dobrze widzę. Tak, no i to w zasadzie tyle. Ceny jeszcze nie znamy. Ale 4 września możecie sobie zajrzeć do Wimola, czyli tego oficjalnego sklepu Huawei. Pewnie już cenę podadzą. Jest tam taki perłowy, z tego co widziałem. Czarny i chyba niebie, granatowy. Tak, tak. Granatowy. Jest taki ciemny, granatowy. Wszystkie błyszczące. So, zajrzyjcie sobie do linka. W newsie mamy fajne, duże zdjęcia prosto ze sklepu chińskiego. Także możecie sobie zobaczyć, jak on wyglądał w naturze. Oczywiście jakiś chiński gwiazdor go reklamuje. Sorry, nie miałem czasu spojrzeć, kim jest ten miły pan. Pewnie aktor może, albo sportowiec jakiś chiński. Anyway. Chińscy celebryci najczęściej są wszystkim do kupy. Sportowcami, piosenkarzami i jeszcze nie wiem, w gry grają. Na tak, a chyba jakoś dziwnie nie mam pamięci do twarzy Azjatów, nie wiedzieć czemu nie, wszyscy wyglądają podobnie. Nie, ja mam pana, jeżeli dobrze pamiętam, to jest aktor albo piosenkarz. Chyba natomiast... albo aktor o piosenkarz. No, jakoś tak. W każdym razie u nas raczej człowiek nieznany, ale w Chinach pewnie jest mega gwiazdą i dlatego reklamuje ten telefon. W Chinach ludzie są orkiestrami, u nas jak ktoś... No nie, nie będę
nie będę z wami. Nie idźmy tą drogą. Nie idźmy tą drogą. Bo jeszcze zastanawiam się. Właśnie. Trafimy na fanów, albo aktor nas pozwie. Tak, jestem cicho, bardzo lubię wszelkich aktorów. Szczególnie dobrych. I pozdrawiamy wszelkich aktorów. Pokazała się w Chinach, słuchajcie, cała rodzina Renault 2. Wyskoczyło Renault 2, Renault 2, Renault 2Z i Renault 2F. Przy czym Renault, o ile raz, że dosyć niemrawo podali specyfikacje, dwa, że w ogóle 2F na razie nie będzie dostępny z sklepu. No tak, nawet cen nie podali, w październiku ma być. Tak, w październiku mają podać cenę, mamy w ogóle coś wyjść. No ale to jest najsłabszy model z tej trójki, więc kurczę, nie ma o czym gadać. A, no. najatrakcyjniejszy cenowo, że tak powiem. A przepraszam, no źle się wyraziłem. Wszystkie trzy mają AMOLEDy, dwójka ma... Dwójka bez literek, ma AMOLEDa 6,55 cala, natomiast pozostałe mają 6,53 cala. Wszystkie również mają Full HD+, z tym, że te rozdzielczości się tutaj różnią, dlatego że dwójka ma nietypową dosyć rozdzielczość, 1080x2400 megapikseli, pozostałe są już typowe, czyli 1080x2340. To są jedne z tych bardziej typowych Full HD+. Wszystkie mają również, słuchajcie, Corning Gorilla Glass na ekranie, przy czym dwójka bez literek ma Corning Gorilla Glass 6, natomiast pozostałe mają 5. Mają również Corning Gorilla Glass z tyłu i to są chyba we wszystkich modelach 5, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę. Renault 2 jest oparta na Snapdragonie 730G, to też jest stosunkowo nowa wersja procesora. Natomiast pozostałe Z-ka, która jest mocniejszą literkową wersją Renault 2, ma Helio P90 pod obudową, natomiast Helio P70 jest 2F. A, no i jeszcze taki ciekawy detal, który różni te telefony. Oppo Renault 2 bez literek, czyli ten bazowy, ma tą charakterystyczną płetwę rekina, czyli ten aparat tak wysuwany na takim... zepsutym wysięgniku, który z jednej strony robi się wyższy. No ciekawy detal. Z jednej strony nie wychodzi. Tak, no płetwa rekina po prostu. Natomiast no, pozostałe mają już normalne, proste, zwyczajne peryskopy bez żadnych bajerków, no, bez żadnych dziwactw. Normalne, proste, wyskakujące pop-upy na górze telefonu. Na samym środku obudowy. A może sobie skręcimy? Możemy sobie skręcić. To się skręci. Czy jeszcze coś ciekawego na ich temat? No, mogę powiedzieć, że wszystkie mają na przykład dwa LEDy do aparatów. Aparaty są stosunkowo różne, podobne, też. Chociaż zestawy są rzeczywiście nieco inne. Identyczne są w wersjach literkowych, czyli 48,8, 2,2 z tyłu, 4 aparaty i 16 z przodu. No też tak nie do końca chyba, bo z tego co widzę 2F ma inną przysłonę, 1,79, no tak? To są inne obiektywy. Z-ka i główny mają 1,7, natomiast tak naprawdę te same aparaty. Z kolei Z-ka nie ma stabilizacji, którą mamy w głównym Oppo Reno 2. Takie niuansiki trochę. To znaczy Z-ka ma 48,13,8,2, czyli tutaj też zastąpiono tą ósemką w wersjach tańszych dwójką. Także no to też ewentualnie trzeba się poprzyglądać tym aparatom. No bo łatwo się pomylić, bo tak namieszali, słuchajcie, że o Jezu. Ja bym jeszcze ze dwie wersje dołożył, żeby się już klienci zupełnie pogubili. Mamy ceny dwójki, też liczone na żywca. Cena dwójki w wersji 8 256 giga pamięci to jest 2030 zł na żywca przeliczone. Cena Renault 2Z w wersji 6 256 to jest 1640 zł. Te ceny już nie są tak atrakcyjne jak w przypadku Redmi, no ale cóż, no... Inny układ, mimo tego, że podobne stosunkowo konfiguracje o oczko wyższe. Tak, no ale pamiętajmy, że w Chinach Oppo no jednak jest marką segmentu premium, więc no też te telefony oczywiście no, muszą być odpowiednio droższe od, nazwijmy to, tych niepremiumowych, no bo... Nie, no w Redmi na przykład nie ma tej płetwy Retina, o której Adaś mówił, tak? Nie ma tego nowatorskiego aparatu, który wyjeżdża z jednej strony. Ja nie śmieję się, broń Boże, no rozwiązanie dobre jak każde inne, ile jest dobre. No, jest ciekawe, no wyróżnia te telefony tak z daleka, widzi, że to jest Oppo Reno, a nie cokolwiek innego. Myślę, że po to zrobi, bo tak naprawdę co za różnica, czy on wyjeżdża tak, czy wyjeżdża siak, czy inaczej, nie? Wiesz co, myślę sobie, że jeżeli jest oparty jakby na całej obudowie i to jest większy kawałek plastiku, to może mieć
większą wytrzymałość mechaniczną. No pewnie też, no jest mimo tego, że oni, z jednej strony zawias, tak? Oni wieszają na tych aparatach różne rzeczy i pokazują, jakie one są wytrzymałe i bardzo dobrze, że są wytrzymałe. Niemniej w tej dwójce prawdopodobnie to rozwiązanie z wyjeżdżającym z jednej strony aparatem jest, może być troszeczkę trwalsze w razie uszkodzenia. Zresztą oni mają zdaje się ten mechanizm, gdzie w momencie, kiedy aparat leci, akcelerometr wychwytuje upadek i zamyka aparat. To w zasadzie chyba każdy telefon z tym wysuwanym pieprznikiem ma ten mechanizm. Bo co prawda nie wszyscy o tym tak głośno trąbią, ale zdaje mi się, że tak, bo nawet wczoraj byłem też na polskiej premierze Xiaomi Mi 9T Pro, o czym za chwilkę, i też właśnie się chwalono tym mechanizmem, który się chowa, kiedy telefon spada na dół. No tylko wszyscy mają, wszyscy się tak, jak już powiedziałem o tym Xiaomi, no to powiem, wszedł do sprzedaży w Polsce Mi 9T Pro w cenie 1999 zł za 6 plus 128 pamięci. No o tym telefonie już gadaliśmy, no to tylko informacyjnie, że jest dostępny w Polsce od 7 września. 2 będzie atrakcyjny flash sale u Xiaomi. Jak ktoś się najarał na ten telefon, to niech tam leci, to dostanie słuchawki gratis. To jest, słuchajcie, świetna akcja PR-owa. W momencie, kiedy się pojawiają w przestrzeni publicznej, szczególnie u dziennikarzy, narzekania, że mechaniczny aparat wysuwający się z jakiejkolwiek strony jest podatny na uszkodzenia mechaniczne, producenci reagują momentalnie i to w dosyć prosty sposób, instalując aplikację, która bazując na czujnikach wbudowanych w smartfonie zapobiega jakimkolwiek uszkodzeniom w momencie, kiedy telefon spada. To jest świetne posunięcie, jest naprawdę genialne. Bardzo rzadko się zdarza, żeby jakikolwiek feedback ze strony dziennikarzy czy użytkowników trafił do producenta na tyle, że producent w tak prosty i fajny sposób wymyślił jakąś odpowiedź na to. Tutaj macie bardzo fajny przykład tego, jak branża działa, kiedy działa dobrze. To jest bardzo fajna rzecz. Warto o tym pamiętać, bo zazwyczaj dobrze nie działa. To tak a propos feedbacku. Jeszcze jednej rzeczy nie wymyślili, mianowicie zabezpieczenia tego mechanizmu przed uszkodzeniem wskutek zabrudzenia, zapylenia. Bo na przykład akurat taki przypadek z życia. Byłem w tym roku na plaży, telefon miałem w kejsie, oczywiście zabezpieczony i tak dalej. Jezu, niby go nie kładłem na piachu, niby nic, a jednak te ziarenka i w głośniku, i w jacku miałem, wszędzie musiałem... To sobie wyobraźcie, co było, jakbym miał taki telefon z tym peryskopem wysuwanym. No, jeden nieostrożny ruch... O, zderzyli się? Nie. Nie trafił niestety. Jeden nieostrożny ruch i kurczę, mam ziarenko piachu w mechanizmie, mechanizmem poruszam i mam porysowany obiektyw aparatu do selfie i potem mam... No, nie mam selfie. Także jeszcze, no ja powiem szczerze, że jestem trochę przeciwnikiem tych mechanizmów. Naprawdę strasznie mi się to podoba. Uwielbiam na to patrzeć, jak to sobie jeździ, wysuwa się, chowa, świeci na przykład w tym Xiaomi ślicznie. Tylko, że kurde, no moim zdaniem to jest pieruńsko niepraktyczne. Zwraca uwagę, według mnie też jest pieruńsko niepraktyczne. Znacznie lepsze rozwiązanie pod tym względem wydaje mi się, tak wpadam ci w słowo, ale mam akurat po drodze zresztą i to jest rozwiązanie, które mi się bardzo podoba, jest w Meizu 16S Pro. To jest to, o czym wspominałeś. To jest smartfon premium już, jest oparty na Snapdragonie 855+. To ten drugi na ma początku, co mieliśmy. Genialny, zupełnie wielki wyświetlacz na całą powierzchnię przednią telefonu i przedni aparat, który jest zmniejszony do rozmiarów łebka szpilki, tej trochę większej szpilki, na samej górze i w niczym nie przeszkadza. Nie ma notcha. Jest po prostu normalna, prosta rameczka, ale cieniutka. Kawałek ramki, tak. I to fajnie wygląda, kurczę. Wygląda jednak świetnie. Jednak można. Wygląda świetnie. Obejść bez noczy, bez peryskopów, które się mogą kiedyś tam zepsuć i tak dalej, i tak dalej. No. Jest prawdopodobnie nieco gorsze selfie wtedy, dlatego że no, mniejszy rozmiarami obiektyw, no to ja nie wiem, cholera, on jest mniejszy od standardowego. Trzeba by było poczekać na jakieś oceny, na jakieś testy tych telefonów. No. Natomiast kurczę, wygląda niesamowicie. Zobaczcie, prawda? Naprawdę na renderach czy na zdjęciach ten Meizu 16S Pro, bo to jest kawał dobrej roboty designerskiej. Bez notcha, bez dziurek, bez czegokolwiek. A Meizu jeszcze, kurczę, chytrze to prezentuje, bo prezentują na większości renderów ten telefon z jasną ramką, gdzie dodatkowo ona jest uwydatniona, uwidoczniona, bo ją dobrze widać, bo jest biała. Tak.
No wygląda to dobrze, po prostu. Ramka jest cieniutka, aparacik jest malutki, świetnie wszystko wygląda. Ja wam powiem o nim troszeczkę więcej. To jest wyświetlacz super AMOLEDowy 6,2 cala, Full HD+, oczywiście, ze Snapdragonem wspomniałem, najwyższym w tej chwili. Z zestawami pamięci, flash 128 albo 256, RAM 6 albo 8. To jest szybka pamięć flash, bo to jest UFS 3.0. Bateria troszeczkę mała jest w tym wszystkim, bo w 3600 mAh i zestawy aparatów stosunkowo standardowe jak na dzisiaj na flagowca, to jest 48 plus 20 plus 16 megapikseli z tyłu i z przodu 20 megapikseli. Smartfon wygląda świetnie, brałbym, powiem szczerze. Nie to, żebym was namawiał do kupienia, zresztą ceny nawet nie mam, nie wiem. Pan, a czekaj, a proszę cię bardzo, przeczytaj tu, bo wiesz, ja teraz patrzę na drogę. Adam tutaj wypisał. Z juanów oczywiście. 1480 pewnie za słabszą wersję, 1820 za nieco silniejszą. Nadal są to atrakcyjne ceny jak za taką konfigurację. Nie. Gdyby nam przyszło takie ceny za tego smartfona płacić, nie zapłacimy. Zapomnijcie, u nas by pewnie było minimum 1999 i tam na jakieś 2200, 2300, 2400. No. Tak na szybko licząc, bez matematyki, no, większej. 300 wy dodać, tutaj to jest 1800, 1900, ale Adam ma rację. Od 1900 w górę by po prostu... Dobra, czy coś jeszcze? Nadal jest to atrakcyjne, nawet z tymi 6 giga RAM-u. Masz tam jeszcze coś ciekawego? Nie jest takie złe. To znaczy, ja mam jeszcze dwie rzeczy. Mam LG Q70 dla Korei i powiem szczerze, że wspominam o nim tylko dlatego, że to jest pierwszy smartfon LG z dziurką w ekranie. Mhm. Tak, nie ma notcha, nie ma ekranu na cały. Ej. Ten ma dziurkę w rogu, sprytnie ukrytą pod tapetą. Tak, tapeta była taka, że ja nawet na pierwszym rzucie nie zwróciłem uwagi na tą dziurkę, zwróciłem uwagę na akumulator, bo też jest dosyć przyzwoity w tym telefonie. Tak, ja mam 4000 mAh przy wyświetlaczu 6,4. Taki sobie średniaczek z dużą baterią. W Snapdragonie 675. Nie warto zwracać na niego uwagi, słuchajcie, jako ciekawostka wyłącznie, no, bo na razie tylko nie będzie w Korei, raczej. Prawdopodobnie nigdzie indziej, albo się będzie inaczej. U nas będą, ale to też tak kronikarsko tylko powiem, dwa takie średniaczki, K50S i K40S. Sorry, wiecie co, tutaj w zasadzie nie ma o czym opowiadać, bo to takie średniaki, to takie niższego sortu, nazwijmy. Do Charger, ale jeszcze w takim fajnym oklejeniu. O, ale jeździł. Trochę kurde plastikowy, bo z nową karoserią. Wolałbym, powiem szczerze, starą. Też bym wolał starego Chargera, ale niestety mamy tylko, kurczę, starą Alfę. Jest jeszcze jedna rzecz i to też na zasadzie ciekawostki właściwie wyłącznie. Znalazłem taką egzotykę jak Kosmokomunikator. To jest smartfon, który został ufundowany na Indiegogo. Można jeszcze w tej chwili, zdaje się, składać zamówienia. Tam ceny są... Podstawka kosztuje $569, czyli 2,250. Dla kogoś, kto lubił starego komunikatora Nokii na przykład, dla kogoś, kto potrzebuje mieć klawiaturę kuwerty mechaniczną w smartfonie, to może być całkiem fajna propozycja. To wygląda nieźle, jest grube, ciężkie, ma czytnik linii papilarnych, ma z przodu aparat fotograficzny i z przodu ma wyświetlacz dotykowy, nieduży, OLEDowy, ale taki, na którym sporo rzeczy można zrobić. Po otwarciu dostajemy ponad 6-calowy duży wyświetlacz i klawiaturkę kuwerty w drugiej części. 6 cali ma, przepraszam, wyświetlacz, nie powyżej 6 cali. 6 cali Full HD+, AMOLEDowy, to jest też fajne. Oparto go na Helio P70, także nie jest taka straszliwie mocna konfiguracja, ale wystarczy. 6 GB RAM, 128 flesza, aparaciki 24,5, też właściwie nie ma o czym mówić, bateryjka ponad 2200 mAh. Ciekawostka dla kogoś, kto lubi stare konstrukcje i kto odnajduje się, kto potrzebuje po prostu mieć mechaniczną klawiaturę kuwerty. A, jeszcze jedna ciekawostka, słuchajcie, można na nim cztery systemy co najmniej postawić, przynajmniej od czterech mówi producent. Oni tutaj wymieniają Androida, po ogólności jest konkretnie mowa o wersji 9.0, Sailfish, Linux Debian i Linux Kali, tego ostatniego nie znam zupełnie. Dwa porty USB-C, to też jeszcze można sobie. No też ciekawe. Wyjście wideo z USB-C na HDMI, także chodzi o Full HD. Tyle. Chcieli, słuchajcie, zebrać 900 tysięcy baksów, zebrali dwa razy tyle, bo tam w tej chwili jest ponad 1 800 000.
Także poszło, czyli zbiórka wypaliła. Także, także tego typu konstrukcje nadal mają swoich zwolenników, nadal są ludzie, którzy są w stanie zapłacić za to, żeby ktoś coś takiego sprzedawał i żeby mogli z tego korzystać. A jak już przy egzotyce jesteśmy, to jeszcze wspomnę o czymś takim, co się nazywa Fairphone. Fair, czyli bardzo fair są bardzo eko te telefony i tak dalej. To jest, słuchajcie, telefon, który można samemu rozebrać. On jest dostarczany bez słuchawek, bez zasilacza, bez kabelka. Goły telefon wraz ze śrubokręcikiem, który to śrubokręcik pozwala wam go rozłożyć. Z numerkiem 3 zdaje tak, to jest trzecia wersja tego telefonu. Można go sobie rozłożyć, możecie sobie wymienić tam, nie wiem, płytę główną, możecie sobie wymienić głośnik, możecie sobie wymienić wyświetlacz, no to akurat ma sens. Można wyjąć, uwaga, baterię z niego, wow, cóż za innowacja. I specyfikacyjnie to ma tak, no 5,65 cala Full HD+, ale taki klasyczny z ramką. Ma Snapdragona 632, pamięć 464, akumulator 3000, czyli taki raczej bym powiedział przeciętny sprzęt. 8 mega aparat z przodu, 12 mega z 1,8 z tyłu. Genialnego. Wychodzi to za 1965, przeliczając żywcem z euro. Wybaczcie, powiem szczerze, nie urywa niczego mi, bo kurczę, jak mi się telefon zepsuje, to niosę nie, do serwisu. To już bym wolał tego, dać te 2,250 i kupić sobie tego skupu, tak, żebym miał kasy jak. Zepsuł wam się telefon, musicie sobie kupić część zamienną do niego, wiedzieć, co się zepsuło, bo telefon, nigdzie nie znalazłem informacji, że telefon powie, uszkodziłem się, zamów ten i ten moduł u producenta. Nie, muszę zgadywać, że nie wiem, jeżeli telefon się nie włącza, to albo bateria, albo płyta, nie? Nie wiadomo. Trzeba to sobie samemu wymienić. Co jest dla mnie, no ten, no jeden potrafi, drugi nie. No są ludzie, którzy naprawdę nie potrafią się posługiwać śrubokrętem i nic na to nie poradzimy. No telefon nie dla każdego w każdym razie i trochę przydrogi, a jednocześnie taki trochę bym powiedział niemodny już. No, szczególnie jakby jeszcze warto zwrócić uwagę na to, słyszeliście w ogóle o czymś takim jak Fairphone? Maniacy pewnie słyszeli, ale taki przeciętny użytkownik nie słyszał. Czyli to nie przybiło się, a to już jest trzeci model tej marki. No. Czyli chyba jednak to nie jest sposób na sprzedawanie telefonu. Tylko dla wtajemniczonych, rzecz nieopłacalna kompletnie, jeżeli nie chodzi lubię o sprzedaż i o zakup. Nie lubię tak deptać jakichś takich innowacyjnych, nietypowych idei, ale nie, akurat ta do mnie wyjątkowo nie przemówiła. I chyba, kurczę, patrząc na sprzedaż, jakby na znajomość tej marki powszechną, do ludzi też to nie trafiło, bo gdyby to trafiło, to byśmy o tym słyszeli na każdym kroku i byłby to wielki mega sukces, a ta firma by robiła już chyba 10 czy 20 model, a nie trzeci. Nie, ja potrafię zrozumieć jeszcze w tej chwili klawiaturę kuwerty, mimo tego, że bardzo mało ludzi pisze na smartfona. No ale ktoś może potrzebować, tak? Mało ludzi potrzebuje klawiatury mechanicznej, szczególnie tak malutkiej. Natomiast potrafię to zrozumieć. Tutaj to nie jest chyba pomysł, tak jak mówił Adam, na sprzedaż. No chyba nie. A my się z wami żegnamy, życząc was słonecznego, ale niezbyt upalnego weekendu. Mamy nadzieję, że jeszcze wypoczywacie, a jeżeli pracujecie, to postarajcie się może w weekend. Jeszcze począć. Informacja będzie. A co jeszcze? Ogłoszenie duszpasterskie, za tydzień znowu nas nie będzie, bo będziemy na targach IFA w Berlinie. Zapraszamy, jakieś materiały z IFA na pewno się pojawią na tym kanale, także oglądajcie. Cały myk polega na tym, bo my byśmy nawet pewnie zrobili jakąś tygodniówkę z IFA, tylko że będziemy tam oddzielnie. W piątek akurat osobno. Adam jeszcze w Berlinie będzie, mnie już w Berlinie nie będzie, także. No, oczywiście, także tak, no ale będą materiały jakie z Berlina, także zapraszamy i do odwiedzania strony mgsm.pl i do naszego kanału, też się tutaj pewnie coś fajnie wyjawi. Będzie, jeśli zajrzycie, pozdrawiamy was serdecznie, jeżeli wam się podobało, łapki w górę, a jeżeli nie, to łapki w dół, subujcie, namawiajcie, komentujcie, tak, pozdrawiamy was, przede wszystkim komentujcie, cała reszta, dzięki za oglądanie, cześć, cześć, na razie, cześć.